początek Księgi Drugiej. Doszliśmy w przypominaniu dziejów wandalskich do tych czasów, w których ów lud dążył do poszukiwania wtedy jeszcze nowych siedlisk z powodu potrzeby zmniejszania zagęszczania ludności. Tak bowiem zadziałała przyroda i natura i Bóg jej zarządca, że plemię się pomnożyło. Ziemia nie mieściła, pola nie były w stanie wyżywić swojego ludu. Zatem, kiedy na czele Imperium Rzymskiego stał cesarz konstantynopolitański, Maurycy, plemię Wandalów, które wszyscy określają już używanym mianem Słowian, rozproszyło się częściowo po Czechach, częściowo po ziemiach leżących nad Dunajem, w Dalmacji, Chorwacji i Istrii. Świadków tego przywoływaliśmy na początku dzieła. Jak to w legendzie Czechów dowodzi się ich starożytności, twierdząc, że początek ich szczepu jest z Chorwacji poprzez Zetusa. Dalece bowiem bardziej starożytni są Czesi w swojej prowincji niż sami sądzą. Przypominają bowiem o nich i Ptolomeusz i Tacyt, jeden piszący za Trajana, drugi za Hadriana, rzymskich cesarzy. Dziwnym zaś powinno się wydawać, skąd wtargnęła tak wielka nieznajomość plemienia wandalskiego, które tak szeroko rozproszone po Wielkiej Germanii, tak jak jest dzisiaj, tak było od niegdyś. A jednak nikt z Italczyków jej nie dotknął, chyba że dotyczy to ekspedycji, którą podjęli w celu zajęcia, jak powiedzieliśmy uprzednio, trzeciej części świata w Afryce. I ponad 100 lat panowali nad tą prowincją. Za panowania zaś cesarza Maurycego, jak zaczęliśmy mówić, do roku pańskiego 583 już wcześniej przypada wzmianka o plemieniu Słowian, które też jest wandalskie, czego nie zauważyli ani Blondus, ani inni uczeni pośród Italczyków, które odpędziło Hunów, najdzielniejszy szczep ludzki, który zamieszkiwał w Panoniach na brzegu Dunaju, od nas najdalszym, od czasu Attyli najgroźniejszego króla. Bowiem cesarz Maurycy, wysławszy na wyprawę syna i teścia, gwałtownie naciskał Hunów, tak że już kiedyś zamyślali o powrocie do swojego regionu. Jednak gdy zwróciła się ta wyprawa w stronę najbliższego ludu Słowian, jak powiada Blondus, to jest szczepu wandalskiego, którym był nie kto inny jak plemię Czechów, zamieszkujące w obrębie Hercynii, zawrócona wyprawa prosiła o posiłki i pomoc i je uzyskała. Bowiem od dalszego brzegu Dunaju wcześniej odeszli Wandalowie do Galii. Z tegoż brzegu ruszył do Italii Odoaker. Zatem tymi, którzy Hunowie wezwali na pomoc, mogli być tylko Czesi i ci, co zajmowali im najbliższe tereny, o jednej mowie, tych samych obyczajach, Wandalowie. Zwróć tu uwagę, jaki to był szczep. Lud Hunów, straszny prawie dla całych sił rzymskich, z wierności i na obronę Słowian, to jest Wandalów, się zleciał. Ci sami Wandalowie zawarli przymierze z Frankami, którzy są teraz Frankonami, Francuzami, i z Bawarami, których dawni nazywali Bajoariami, a inni Awarami. Wreszcie z Longobardami, którzy już jakiś czas temu przechodzili do Italii. Wandalowie zaś raz wzbudzeni, zebrawszy wojsko, wędrowali do Dalmacji, Chorwacji oraz Istrii. Tam założyli siedziby, które zajmują do dnia dzisiejszego. Stąd także nieśli dzielnie, mężnie pomoc i ratunek Italii znajdującej się w potrzebie z powodu Saracenów. O tym wspomniane zostanie w swoim miejscu. Rozdział drugi. Stąd niech się Czesi wystrzegają próżności i daremności swojej opowieści. Pysznią się, że wywodzą się z Dalmacji czy Chorwacji oraz że stamtąd kiedyś ludnie emigrowali, nie wiedząc, że ich lud raczej przeszedł do Dalmacji w tych czasach cesarza Maurycego. Blondus powołał na świadka papieża Grzegorza, którego słowa wyżej przytoczyliśmy, pocieszającego biskupów Istrii z powodu tego wtargnięcia. I jasno to opisał, co pokazaliśmy powyżej, we wspomnieniu do tej księgi, że jest jedno plemię Rusów, Polaków, Czechów, Dalmatów, że jego też część osiedliła się pomiędzy Sasami. Świadkiem jest jeden, co często mówimy, język, z tym zróżnicowaniem, którego zwykło się zdarzać tej mowie rozczłonkowanej po licznych prowincjach. Zatem od Morza Niemieckiego, Bałtyku, aż do Śródziemnego zamieszkiwali w tym czasie Wandalowie. Kiedyś od Rugi Nadmorskiej do Pomorzan, stąd do Marchitów i Ślązaków, których sąsiadami są Czesi. Stąd do Panonii, które otrzymali pod Konstantynem Wielkim.
od tych jest najbliższe przejście do Dalmatów mieszkających na brzegu Morza Śródziemnego. Stąd łatwe przypuszczenie, że Herulowie, których powyżej ukazaliśmy, że jako pierwsi z obcych mieli władzę nad Italią, byli częścią tego ludu, tak szeroko rozlanego po Germanii i zasiedlającego tak liczne prowincje. Zanim jednak wrócimy do naszego ludu, to jest Wandalów, którzy teraz rozproszeni pośród Sasów, skromnie pokazują pozostałości swojej starożytności. Należy przypomnieć, czego dokonał wedle świadectwa wielkich autorów lud Wandalów, czy to w Galiach, czy w Italii. Poświadcza Robert, naszego czasu historyk Galów, że w wieku Karola Młota, wielkiego wodza w Galiach, który za króla Francji jako wówczas majordom wspaniale rządził królestwem około 370 roku od Chrystusa, Wandalowie, zebrawszy wojsko, przeszli do Galii, aby szukać nowych siedlisk zwyczajem przodków, o których słyszeli, że im się powiodło. Uznałem, że te słowa pisarza zasługują na wiarę. Przez ten czas Wandalowie, pozostawiwszy swoje siedliska, które pustoszyły sąsiednie ludy, wtargnęły do Francji strasznym pochodem aż do Senonów. Ale gdy ich zaatakowali Obo, zwierzchnik miasta, uwolniwszy miasto od oblężenia, zmusił wroga do ucieczki. W tak krótkim czasie swoim zwyczajem Robert dał rozwiązanie, lecz mając zamiar pokazać, skąd Wandalowie przybyli, staje się niemal śmieszny. Tego powiada ludu Wandalów pochodzenie, tak jak i Hunów oraz Gotów jest, powiadają ze Scytii. Wypędzeni przez Gotów z ojczyzny i stąd uciekający do Dunaju, podczas gdy owe siedziby posiadali przez czas dość długi. Gimeryk, król Gotów, ich rozpędza nad Dunajem. Zmuszeni więc podporządkować się Rzymianom, uzyskują od Konstantyna miejsce do zasiedzenia. Otrzymali panonię na 60 lat, dopóki Stylikon, pożądając cesarstwa przeciwko Arkadiuszowi Honoriuszowi, nie pozyskał Wandalów na sprzymierzeńców w wojnie. Skorzystawszy z tej okazji barbarzyńcy, najpierw długo grasujący po Galiach, stąd przez Gotów przepędzeni, przeszedłszy do Hiszpanii, zajęli miasto Seville, Hispalis. Cały jego wielki region nazwali Wandali od swojego imienia, ale gdy Honoriusz cierpiał, że Goci pustoszą Galię, oddał owym Hiszpanię. Stąd niewiele później wyrzuconych Wandalów zmusili do skierowania się do Afryki. Tam zamieszkujący od czasów Belizariusza edyktem Justyniana utracili za sprawą Belizariusza i plemię, i królestwo. Tak twierdzi Robert. Otóż jest to pokazanie wyjścia Wandalów, którzy trzymali Afrykę, a nie wyłożenie, skąd przybyli ci, co pod Karolem Młotem spustoszyli Francję, czego wymagało to miejsce. Rozdział trzeci. A jednak w tym właśnie przypomnieniu czyta się bardzo wiele śmieszności i zmyśleń. Ale czy ktoś się będzie dziwił, że ten człowiek napisał kłamstwa o Wandalach? Skoro podał tak wiele fałszywych spraw na temat pochodzenia swojego szczepu, to jest Franków, co też pokazaliśmy w innym miejscu. Frankowie, powiadali, mieli pochodzenie trojańskie. Zamieszkiwali miasto Sykambrię przy meockich bagnach, skąd na rozkaz Walentyniana wypędzali walką Alanów. Za tę zasługę byli wolni od daniny przez 10 lat. Lecz gdy ten czas minął, gdy odmawiali czynszu, czyli daniny, wypędzeni przez tego samego cesarza, przeszli do Germanii. Taka jest brednia, pieśń wszystkich Galów, odnowiona przez Roberta. Któż mógłby uwierzyć we Franków jako z pochodzenia Trojańczyków, jeżeli nie wspominano żadnych wodzów na przestrzeni tylu wieków? Jakby żaden lud nie wykazał się sławą oprócz tego plemienia. Skoro tym pochodzeniem szczycą się Rzymianie, Frankowie także, za przyzwoleniem bogów tam się odnieśli. Sykambria zaś nie była miastem, lecz regionem. Nie przy meockich bagnach, lecz nad Renem, jak poświadczają Ptolomeusz i Strabon oraz pamiętniki Cezara. Lecz tam do niego się odwołują, aby twierdzić, że były dwie Sykambrie. Wierzylibyśmy, gdyby przedstawili choć jedno świadectwo, jednego świadka, ale pokażą na dowód następujące wymysły.
Bo to, co mówią, że owi na rozkaz Walentyniana pokonali Alanów, to zmyślenie. Albowiem pamięta się, że Walentynian nie prowadził żadnych wojen u Meotydów, zwłaszcza, że Alanowie już walczyli i mieli do czynienia w Germanii ze Swebami i Wandalami. Potem wędrują do Galii i Hiszpanii, jak podają rzymskie dzieje. Sasowie zaś, którzy próbowali rebelii w tej burzy, w co mogę uwierzyć, za Ozoriuszem, zostali przyciśnięci na rozkaz cesarza przez Sykambrów, to jest germańskich Franków. Sasów powiada plemię, zamyślające na bagiennych bezdrożach wtargnięcie do rzymskich prowincji, podbił za pomocą Sykambrów. Albowiem z kolei to, że po dziesięcioleciu Sykambrowie odmawiający danin zostali zgładzeni przez Walentyniana, jest śmieszne, skoro tylko 11 lat był u władzy i na początku jego panowania prowadził wojnę z Meotydami. Lecz całą tę bajkę burzy następująca opowieść. Powiada, że Sykambrowie, którzy pozostali, czyli uszli z rzezi, przeszli do Germanii i tam zostali nazwani Frankami, to jest wolnymi. Mogę wykazać na podstawie wielu świadectw Orozjusza, Hieronima, Eutropiusza, diakona Pawła, że Frankowie mieli w Germanii na długo przed czasami Walentyniana. Pośród innych, między innymi, wspomina Flawiusz Vopiscus, który napisał życiorys cesarza Aureliana. To samo mówiąc, Aurelian jako trybun 6. Legionu Galijskiego tak doświadczył pod Moguncją zalew Franków, gdy włóczyli się po całej Galii, że 300 z nich pojmanych, 700 zabiwszy, sprzedał pod wieńcem. Oto Frankowie w Galiach pokonani przez Aureliana, jeszcze dotąd nie cesarza, który władał 100 lat przed pierwszym Walentynianem. Następnie Eutropiusz o czasach Dioklecjana. Frankowie i Sasi mówili, niepokoili morze. Dla ich poskromienia został postawiony na czele wódz Carausius. A gdy ani łup w całości nie był oddawany mieszkańcom prowincji, ani posyłany cesarzom, padło na prefekta podejrzenie, że wspiera zuchwałość barbarzyńców, że on sobie przywłaszcza te łupy. Dioklecjan zaś o wiele wyprzedzał w czasie u władzy Walentyniana, pod którym Frankowie niepokoili Morze Brytyjskie. Otóż Hieronim pokazuje w Hilarionie, że w czasach cesarza Konstancjusza posłano z Francji młodzieńca do Ojca Świętego w celu uwolnienia go od diabła, demona. Jest to, powiada, prowincja pomiędzy Sasami a Swebami. Czyż można to powiedzieć wyraźniej? Lecz Orozjusz. Walentynian rzecze napadł i gnębił w granicach, czyli w obrębie kraju Franków, plemię Sasów leżące na brzegach oceanu i bagnach bezdrożnych. Straszne to męstwo i ruchliwość zamyślające od dawna wtargnięcie w granice rzymskie. Tak powiada Orozjusz nie o Alanach, lecz Sasach. Nie na bagnach meockich, lecz że lud oceanu nadmorski w granicach Franków, których kiedyś nazwie Sykambrami, ten, kto starannie wniknie w Ptolomeusza, jest uciśniony i ujarzmiony. Tę rzecz zewnętrzną względem tego tu zdania jednak tu wprowadziłem, ażebyśmy zobaczyli, na jaką wiarę zasługuje w przypomnieniu pochodzenia Wandalów ten, kto w opisywaniu starożytności swojego ludu tak bardzo od prawdy się oddalił. Rozdział 4. Wszelako zobaczymy, jakie jest to, co przekazuje o pochodzeniu Wandalów. Wyprowadza pochodzenie ludu od Scytów. Tak zwykli robić również Italczycy, odbiegając do swojej próżnej Scytii, ilekroć napotykają nazwę nieznanego im plemienia. Nie czytał Tacyta w Germanii, który wykazał najdawniejsze pochodzenie Wandalów w tej prowincji. Nie widział Babilończyka Berosusa, kapłana piszącego starożytności ludów w ramach swojej funkcji publicznego urzędu, który wykazuje, że Tuiskon, pierworodny syn Noego po potopie, zapełnił wszystkie granice, pasy graniczne pomiędzy Donem a Renem i miał synów Huna, Wandala, Mana, Sweba, Marsa, Gambriviusa. Skąd jasno widać, że nie tylko Wandalowie, lecz i Hunowie nie są Scytami, Azjatami, lecz Europejczykami, co pokazaliśmy także gdzie indziej. I raczej należy mówić za nowymi danymi, ponieważ Berossus nie był nam dotychczas znany. Sarmackie pola, jeszcze teraz przepastne, niegdyś zapełniali Hunowie i Wandalowie. Obecnie trzymają je Tatarzy,
Nazwa Hunów też właśnie zaginęła, wymazana w Panoniach przez wielkiego Karola, co pokazaliśmy w Saksonii. Najobszerniejszy zaś naród Wandalów aż do dzisiaj pozostał w licznych prowincjach, wypędzony z pól sarmackich, lecz przez to napotkawszy żyźniejsze prowincje. Za wielką jednak część swojego plemienia uznaje tam Rusów oraz Polaków. Są to bowiem części Wandalów w Wielkiej Germanii. Temu, że kiedyś część plemienia została wypchnięta i pobita przez Gotów, nie zaprzeczamy. Chociaż przyznajemy, że zasłużyli u Konstantyna na siedliska nad brzegiem Dunaju, a stąd do Galii i Hiszpanii, a wreszcie przeszli do Afryki. Ale to nie jest pokazane, skąd się pojawili, którzy pod młotem niepokoili Galię. Ja twierdzę, że byli z tych, którzy długo trzymali brzegi Morza Niemieckiego jeszcze po tym wieku. U nich trwało stare określenie rzeczy, że Wandalami także wtedy byli zwani, kiedy inne części tego szczepu w swoich prowincjach były już określone po zmianie nazw albo mianem Rusów, albo Polaków, albo Czechów, albo Dalmatów. Rozdział 5. Tymczasem Wandalowie, wyruszywszy z Czech i Śląska oraz sąsiednich regionów, napełnili prowincje Istrię, Dalmację, Bośnię, Chorwację, Styrię, Ruś. Wówczas nie było tego rozróżnienia nazw, lecz wypłynęło później. Byli wtedy określani jednym mianem – Słowian. I cała prowincja od owych na początku Słowenia, po ustaniu oczywiście najstarszego imienia Wandalów. Jednak nie siedzieli razem spokojnie w tych prowincjach. Karentyniana to zaś część regionu Dalmacji, którą dzisiaj po zniekształceniu nazwy, tak się dzieje, zwał Karyntią. Do niej zaś się udał Arnefrytes, syn Lupusa, wodza Longobardów. Wypędzony z ojczystej dziedziny z Italii, prosząc o pomoc i posiłki do odzyskania Forum Julii. I nie na darmo prosił, albowiem pociągnął stamtąd za sobą do Italii oddział nie do pogardzenia. Tam młody Arnefrytes wtargnął nagle w granice Friluczyków. Sam też zaskoczony, nie wybadawszy przygotowania wrogów i gdy już podszedł pod zamek na Messum, do grodu bardzo dobrze umocnionego z zasadzek wypadli Longobardowie, gotowi do bitwy. Gdy Karentyjczycy przerazili się nagłym napadem, uciekający Arnefrytes zostaje zabity. Karentyjczycy się rozpraszają. Gdy ta wieść doszła do prowincji, na publicznej naradzie szczep Wandalów podejmuje wojnę. Z wielkim wysiłkiem przygotowują wyprawę do Italii, żeby pomścić klęskę swoich i Karentyjczyków. Ale takie było przygotowanie króla Grimoalda, przeczuwającego wielkie ruchy, że niczego wówczas nie uzyskali. Ponieważ jednak śledzenie historii tego ludu, wszędzie rozlanego, jest nieskończone i nie tylko ja podjąłem się tego dzieła, przypominawszy jeden przesławny czyn tej części Wandalów, zawrócę do innych spraw, których się podjąłem. Długi czas po tym pamiętnym zdarzeniu, kiedy Wandalowie już się przez kilka wieków zapuścili korzenie w prowincjach, które wymieniliśmy, byli dla Italii wielką pomocą i obroną. Pierwszy Otton rządził rzymskim imperium, kiedy Saraceni zasiedli pod górą Garango i z tego plemienia i z pobliża zatoki Simpontium mieli zwyczaj pustoszyć wielką część Italii. Uważając za niegodne, Wandalowie, których owi nazywali zwykle Słowenami, wtedy i tak jak i teraz, wielkimi pochodami ruszyli na Saracenów. Szczęśliwie się im udało wypędzić ich z całej prowincji. Byli to ci, którzy pod Sferopilem, królem Dalmacji, przy przychylności i za zgodą papieża rzymskiego Hadriana II, przyjęli wiarę Chrystusa. Rozdział 6. Zanim powrócę do domu z wędrówki, ponieważ wedle świadectwa wszystkich pisarzy Burgundowie wyszli z Wandalów, wypadało dotknąć trochę pochodzenia tego szczepu i życia aż do dnia dzisiejszego, ażeby także i w tej części plemię germańskie Wandalów nie zostało poszkodowane na swojej chwale. Nie mogę jednak obiecać pełnej historii, ponieważ nie posiadamy ich kronik, a mają ją oni właśnie w swoim regionie najobfitsze, napisaną i po galijsku, i po łacinie. Ten więc szczep burgundzkich Wandalów założył długo znakomite królestwo w przesławnej części Galii oraz utrzymywał o nazwie także teraz znacząco trwałej. Na pierwszej linii umieszczamy Pliniusza do dania świadectwa o tym.
Jest 5 rodzajów szczepów Germanów. Wandalowie, których część stanowią Burgundowie. Warinowie, to tam wystarczy. Również w czasach Augusta, jak podaje Korneliusz Tacyt, ta część Wandalów, którzy wtedy nosili także miano Burgundów, do 80 tysięcy zbrojnych, zasiedlali dobrze brzegi Renu. Cesarze Druzus i Tyberiusz po podbiciu wewnętrznej Germanii odepchnęli ich na właściwe siedliska i rozproszyli poza miastami terenami umocnionymi. Od tych zwyczajów zamieszkiwania na przemian z miejsca na miejsce, które określają rodzimym słowem szczepu burg, burgus, kasztel, zostali nazwani według Orozjusza Burgundami. Za cesarza Walentyniana zaś powrócili do Burgów, na brzegu Renu i tam respekt tak wielkiego imperatora ich zatrzymał w karbach. Ale za Honoriusza już nabrawszy zuchwałości przeszli Ren. Niektórzy zaś podają, że było ich 300, inni, że 400 tysięcy zbrojnych, którzy ciągnęli ze sobą żony, dzieci, nie mniejszą liczbę ludzi. Byli zaś wówczas w Galia germańscy Frankowie, tych zaś pierwszy z wodzów rzymskich ujarzmił w ojczyźnie. Niegdyś Francji, obecnie w Galiach, lecz miano rabujących Frankonia, Konstancjusz, syn Konstantyna Wielkiego. Ta właśnie poniesiona klęska sprawiła, że byli bardzo spokojni w swojej ojczyźnie, aż do czasów cesarza Arkadiusza i Honoriusza. Ale w 7 roku panowania tych samych cesarzy z powodu zmiany ziemi i szukania lepszej, pozostawiwszy ojczyste siedziby, przekroczyli Ren i Utrewirów, Matrikorensów, którzy zowią się i Metsyzejczykami, i Leukami, którzy i Tulenes, i Werduńczykami od Verdun się osiedlili. Tych, gdy Swebowie naciskali z powodu zastarzałych nieprzyjaźni, wandalscy Burgundowie i Alanowie zmusili siłą i orężem do przejścia z powrotem przez Ren i wycofania się do Frankonii. Odpędziwszy ich z powrotem, za Ren Wandalowie, Alanowie i Swebowie wyruszyli na grabież i pustoszenie Galii. Burgundowie zaś, część Wandalów, którzy tak długo siedzieli w burgach nad Renem, oddzielili od swoich rodaków, którzy tego chcieli. Ufnie jednak w przymierze z nimi przeszli Ren. Gdy inni dążyli dalej, oni sami postanowili zdobyć siedliska. Wybrali je u Eduów, Wesontiów, Lingonów, Kawilonów i Matyskonów. Pozostali u nich i w najbliższych krajach aż do tych czasów, także w tych właśnie miejscach części regionu, która wcześniej nazywała się Galią Belgijską, już ponad 1000 lat nazywa się Burgundią. Nie podjąłem się uświetnić następnie na piśmie przesławnych dziejów szczepu, zadowoliwszy się wyprowadzeniem sukcesji wodzów i królów do naszych czasów. To u tego ludu zawiera się w pełnej historii wydarzeń. Rozdział 7. Był rok po narodzeniu Chrystusa, 415, kiedy Burgundowie wandalscy zajęli Galię Belgijską, aby mieć tam siedliska. Wybrali więc sobie spośród swoich króla Gandihara, który skrzętnie zarządzał sprawami. Wyciął wszystkich Rzymian na prowincji, którzy się nie zatroszczyli o ucieczkę albo o kryjówkę dla siebie. Nie oczekiwano wówczas żadnej obrony ze strony cesarza Honoriusza albo od całej Italii, ponieważ Goci grasowali w Italii po zajęciu miasta Rzym. Największa zaś część Galii, oprócz tej, którą zagarnęli Burgundowie wandalscy, była pustoszona przez inne ludy tego narodu, z którymi byli wojennie sprzymierzeni Swebowie i Alanowie. Otóż Honoriusz, ażeby odciążyć Italię od Gotów, oddał owym do rozporządzenia Galię, już zaczepiane przez zewnętrzne ludy, aby zwrócone na siebie ludy plemion ścierały się wzajemnie ranami oraz na korzyść Imperium Rzymskiego ostrzyli żelazo nawzajem na siebie. Powiódł się ten plan cesarza, bowiem Goci, wkroczywszy do Galii pod wodzą Austalfa, Burgundów owszem ominęli, ponieważ ci już umocnili sobie siedziby stałymi obwarowaniami, niełatwe do zdobycia. Zwróciwszy się zaś na pozostałych Wandalów, sprzymierzeni ze Swebami i Alanami zmusili ich do ustąpienia z Galii i do przyjścia do Hiszpanii, co pokazaliśmy w swoich miejscach w Gotii i w tej Wandalii powyżej. Ale, co dla tego miejsca jest właściwe, Burgundowie, przyjąwszy siedliska,
w wielkiej części religią Chrystusową zostali objęci. Stąd też doszła ona do Franków, potem do ludu germańskiego, a tychże Galiach, tworzącego w najbardziej latach szlachetne królestwo. Przedstawimy to we właściwym miejscu. Przypomina się o Lupicynusie, wielkiej pobożności włodarzu i apostole. Gundiak zaś, pierwszy, którego nazwaliśmy królem Burgundów, ułożywszy sprawy po całym królestwie, spoczął w pokoju po latach około 24 panowania. Inni przekazują, że ów, wcześniej pokonany przez Patrycjusza Ecjusza, Rzymianina, został wciągnięty do przymierza z Rzymem, następnie zaatakowany przez Hunów. Pewne jest jednak, że Burgundowie uczestniczyli w owej wielkiej walce Ecjusza z Atyllą po zwycięskiej stronie Ecjusza, że uzyskali z tej bitwy niemałą sławę i chwałę, a szczególnie zaufanie do rzymskiej dziedziny i ich panowania. Rozdział 8. Gundebald i Gundesilus byli synami Gundiaka, którzy ojcowską dziedzinę podzielili między siebie zgodnie z prawem dziedziczenia, ale ponieważ nie na równe części podzielili, gdyż Gundebald podzielił sobie większą część i dwa razy więcej, rzecz ta wywołała rywalizację i nieprzyjaźń, bardziej publiczną. Trzecim bratem był Hildebert, człowiek spokojnego usposobienia. Mimo to jednak nie zasłużył na łaskę Gundebalda, albowiem ten chciwy władzy królewskiej postanowił usunąć braci z gry. Przedsięwziąwszy to najpierw zajął się Hildebertem. Napadł bowiem na niego, nie obawiającego się niczego takiego ze strony brata, i okrutnie zamordował. Jego żonę uwiązawszy za skałę do szyi, wrzucił do nurtu. Dwóch synów zabił mieczem. Tyleż samo córek przyjaciele uratowali od śmierci. Starsza z nich, Sedeolenita, poświęciła się Chrystusowi. Młodsza zaś, Klotylda, weszła w związek małżeński z królem Franków, Klodoveuszem. Była to kobieta wyjątkowa pod względem umysłu, duszy i ciała. Pozyskawszy swego męża dla Chrystusa, sprawiła, że z niewiernego stał się wiernym. Brat Gundesilus, widząc okrutną śmierć Hildeberta z ręki brata, obawiając się przykładu podobnego okrucieństwa, zbiegł z Germanii do Franków, nowego wówczas szczepu, w Galiach, nad którym już panował Klodoveus po ojcu Meroveuszu. Przyjęty został niezwykle łaskawie, ponieważ ów król miał za żonę Klotyldę, jego bratanicę. Król zaś i pod wpływem żony najpierw uwierzył w Chrystusa, kiedy był zmuszony do wielkiej bitwy przez Alemanów, złożył ślub. Jeśli odniesie zwycięstwo z pomocą Boga, którego czciła Klotylda, on pozostanie jego czcicielem na przyszłość. Zwyciężył i uwierzył. A ochrzczony został przez biskupa Remigiusza. Lecz ponieważ żona, skarżąc się, często przypominała owemu haniebne morderstwo ojca i matki dokonane przez Gundebalda, Gundesilus także doszedł jako oskarżyciel brata. Zarazem żądny królowania nad Burgundami, Klodoveus łatwo daje się wciągnąć w zamysł, aby podjąć wojnę z królem Burgundów. Gundebald, niepowolny dla niego, przewidując już przyszłe ruchy, przygotowany zachodzi owemu drogę, ale stoczywszy bitwę, nie mógł sprostać Frankom, ponieważ wielu w jego szczepie go opuściło, idąc za bratem. Przeto pokonany ucieka. Wszelako wpada w ręce króla Franków. Stamtąd się wykupił mnóstwem złota, którego miał jako bogacz aż nadto. Uzgodniono coroczną daninę przez Franków. Po tych wzajemnych ustaleniach Frank, zostawiwszy dość mocną załogę dla powstrzymania ataku, powraca do królestwa będącego w ręku Gundesilusa. Ale skoro Frankowie przestali być obecni, Gundebald, zapomniawszy o obietnicy, odzyskuje panowanie, pokonawszy załogę. Danin odmawia. Zajmuje sąsiednie miasto, w którym brat z załogą miał siedzibę. Brata zabija, żonę z dziećmi wydaje na pastwę płomieni, a gdy Frankowie byli związani drugą wojną, swoje królestwo Burgundii, założone, jak przypomnieliśmy, przez Wandalów, zrzuciwszy jarzmo, przywraca do dawnej wolności. Rozdział 9. Zygmunt i Gundebar. Byli oni pozostającymi synami. Przejąwszy władzę z woli starszyzny, byli obyci z wiarą Chrystusową i wdrożeni w świętości tej religii. Przede wszystkim Zygmunt był oddany Chrystusowi, znakomity i wykształcony jako dziecko, jeszcze lepszy jako młodzieniec. Kiedy osiągnął wiek dojrzały, tak wielka opanowała go pobożność względem kościołów i świętych progów, że często spędzał dnie i noce na czuwaniu i poszczeniu. Gdy zaś ojciec został wyłączony ze spraw ludzkich,
w szczepie Burgundów, choć w wielkiej części, był zbrukany zaślepieniem pokrewieństwa, jednak zgodzono się na Zygmunta, króla chrześcijańskiego. Zarządzał państwem z zaangażowaniem, roztropnie i dzielnie. Książęcym okiem zawsze oglądał się na nieśmiertelne Królestwo Boże, nie pomijając niczego, co należało do chwały Bożej i czci kościołów. Otrzymał na małżonkę córkę króla Gotów, Teodoryka, kwitnącego i potężnego wówczas w Italii. Z niej doczekał się syna Sygeryka. Gdy ona została wyłączona ze spraw ludzkich, poślubił inną, drugą, która prześladowała z macoszej nienawiści tego chłopca, którego król miał z pierwszej małżonki i sprawiła, że ojciec, skądinąd człowiek całkiem porządny, popędzany zachętami żony, rozkazał zabić swego syna. Ale ów, nawróciwszy się, więcej niewymownie bolejąc, dla naprawienia zbrodni zadał sobie z własnej woli wiele trudu, ze szczególną pobożnością otaczając czcią miejsca Aguanum, gdzie spoczywają święte ciała tebaickich żołnierzy, okrutnie pomordowanych dla Chrystusa. Pragnąc mieć z owymi udział w Królestwie Chrystusowym, z wielkim nakładem najpierw wystawił w tym miejscu kościół, następnie klasztor, ustanawiając chóry nieustanne, śpiewające chwałę Bożą. Dla posługujących przewidział wszystko konieczne do życia, czyli utrzymanie. Klotylda zaś, królowa Francji, ponieważ małżonek Klodoveus nie pomścił w pełni śmierci ojcowskiej i matczynej po jego odejściu oraz po śmierci Gundebalda, zwróciwszy się do synów, których urodziła Klodoveusowi czterech, rozpaliła pomstę na Burgundów. Klodomir, starszy syn, zachęcony matczynymi skargami, wypowiedział wojnę Burgundom. Zygmunt przeciwstawił się owemu jak mógł. Walczono wielkimi siłami z obu stron, lecz los ustąpił Frankowi. Zygmunt się wymyka i udaje się na odludzie do samotni, nastawiony na modlitwę i na posty. A żeby go nie rozpoznano, zmienia wygląd mniszą tonsurą i habitem. Tymczasem król frankoński zajął Burgundię. Skłoniwszy ku sobie Burgundów, rozkazuje, ażeby znalazłszy swojego króla, doprowadzili go do niego. Znaleźli go ukrywającego się pod zakonnym habitem. Przekazują go w ręce przeciwnika, obiecując wcześniej, że go poprowadzą w bezpieczne miejsce. Klodomir rozkazuje najlepszego króla Zygmunta z synami i małżonką wtrącić do studni. Po trzech latach, wyciągnięci stamtąd, zostają oddani do pochowania w klasztorze świętego Maurycego. Sam król, jaśniejący cudami, zasłużył pokazywanymi znakami na dopisanie do katalogu świętych. Rozdział 10. Gundybar brat objął następstwo jako panujący i natychmiast okazał bunt wobec króla Franków, mając zamiar bronić królestwo i wolność ojczystą. Prowadził na niego Klodomir wielkie wojsko i ochoczo stawił czoła nadchodzącemu Burgundowi. Walka zaczęła się z taką zaciętością, że król Franków, ponad innych się wyróżniający, bijąc się dzielnie, padł wśród pierwszych. Takie było jednak zdecydowanie po stronie Franków, że choć utracili króla, nadal stawali dzielnie w walce. Burgundowie rzucili się do ucieczki. Ścigani pustoszyli ziemię, wsie podpalali i wzbogaceni obfitymi łupami wrócili do swoich siedzib. W ten sposób została przeprowadzona zemsta Klotyldy za rodziców, nie bez wydatku własnej krwi. Postanowienie o mało co nie przepadło, że jak wbrew podpowiedzi rozumu obiecawszy zajmować się sukcesjami królów, zajmuje się pilnie snuciem roczników, wielkich wydarzeń i czynów w plemieniu. Wystarczy, że zostały dotknięte początki królestwa. To jednak należy dorzucić, jak wielkie w tym szczepie zawsze panowało zaangażowanie religijne, jaka miłość do praktyk religijnych i boskiego kultu. Albowiem król Trofiniusz przekazał stolicy apostolskiej ufundowany kościół w Awinionie z otaczającym polem. Król Guntram ufundował Gemniakum, do którego wyszedł przeorat kluniacki. Guntram II w Kabilon ufundował kościół świętego Marcelego papieża. Król Jan ufundował w Lyonie kościół katedralny. Król Stefan kościół świętego Stefana, ponieważ był owego imienia, uposażył klasztor. Król Diokus ufundował Rezelai. Było następnie dwóch królów Zygmuntów.
Po pierwszym i drugim i trzeci i czwarty, który wystawili liczne kościoły. Lecz i król Rudolf ufundował kościół katedralny w Kolonii nad Renem, następnie w Moguncji w Strasburgu, zwany Argentina, i dał większą część swojej dziedziny świętemu rzymskiemu imperium, kiedy już stał na jego czele Konrad II, nieco powyżej 1000 roku od Chrystusa. Stąd aż do dzisiaj trwa owa cesarska Burgundia, którą nazywano komitatem, w którym metropolią jest Vesontium. Pamięć tego miasta trwa od pierwszego Gajusza Cezara. Książęca zaś Burgundia, gdy i ona została przekazana cesarstwu przez tegoż Rudolfa, potem wraca do Królestwa Francji, którego koronie również dzisiaj służy. Rozdział 11. Podają, że król ten przez rodzoną siostrę, która była królową Francji, albo uwikłany w czary, albo innymi drogami był bezpłodny. Gdy to odkrył z nienawiści do króla Franka, poddał się pod władzę cesarstwa i uposażył kościoły Renu, ażeby były przez to szrankami, zaporą dla Francji, żeby nie wtargnęli do Germanii, aby zawsze były załogami i obroną dla Germanów. Stąd ów zasoby Germanii transreńskiej, skąd bogactwa Trewiru, który cały jest w granicach galijskich. Następnie dwory Burgundii, oprócz Zygmunta I, o którym mówiliśmy, i niektórych innych są wpisane do katalogu świętych, albowiem święty Klaudiusz Komes Burgundii był arcybiskupem w Vescontium. Święta Leonella, córka króla Burgundii, była księżną Langres, siostrą ojca świętego Symforiana. Klotylda królowa byłaby do tych zaliczana, gdyby nie wzbudziła okrutnych dla ojczyzny wojen. Najpierw przez męża Klodoveusa, następnie przez syna Klodomira, gdzie zginął święty Zygmunt, a następnie sam Klodomir został powieszony. Otóż do tego szeregu królów należał również ów Rudolf, którego Italczycy zawezwali przeciwko Beregarowi. Ten, gdy trzymał z synem władzę królewską w Italii, powrócił po jakimś czasie do swojej prowincji, nabrawszy wstrętu do szczepu italskiego. Tu jest ów Rudolf, który należy do czasów Henryka, pierwszego króla rzymskiego. Od niego tenże Henryk zasłużył na wielki dar, włócznię pańską, zaszczytną ozdobę cesarstwa rzymskiego, której część nie do pogardzenia jest przechowywana teraz w Norymberdze, wyjątkowym mieście. Miał on jedyną córkę, Joannę, którą pojął za żonę Otton, Komes Palatyn Marchi Moraw. Córka ta pozostawiła Alcheidane, księżną Burgundii, Matyskowi i Wieny. Wziął ją za żonę Jan z Kabilon, Komes Salinum i książę Aragonii. Tymczasem buntują się Burgundowie. Chodzi o królestwo Rudolfa, żeby zostało zredukowane do księstwa, i Odo Szampański, brat Ruberta, króla Francji, syn Hugona, został pierwszym księciem Burgundii w roku Chrystusowym 1191. Zostawił on córkę Agnieszkę, królową Francji. Nastąpił po ojcu syn Odon II, książę Burgundii, ten spłodził Joannę i Edonę. Joanna została królową Francji, Edona nastała po ojcu w księstwie Burgundii. Miał on syna Filipa, lecz ten nie doszedł do sukcesji, zraniony w bitwie podczas wojny pod Poitiers. Pozostawił zaś małego synka, podobnego do siebie. Nastał on po dziadku zarówno w księstwie Burgundii, jak i komitacie Alverni i Bolonii. Królowa Joanna z rodu Burgundów, poślubiona Filipowi Długiemu, królowi Franków, urodziła mu 3 córki, z których pierwsza była księżną Burgundii, druga księżną Marchi, trzecia księżną Flandrii, poślubioną Komesowi Ludwikowi, który zmarł w Tuasa. Jego syn Ludwik, którego owa urodziła, nastał we Flandrii. Sprawa matczynego był Komesem Artezji i Burgundii, ponieważ z innych sióstr nie było bliższego dziedzica. Ten zaś najnowszy Ludwik o przydomku de Malen, bo to było miejsce jego urodzenia, niedaleko Brukseli, w Brugi, pozostawił tylko córkę jako dziedziczkę. Pojął ją za żonę, żeby dziedziny, czyli włości, pozostały nienaruszone, Filip, młodociany książę Burgundii, o którym mówiliśmy, ponieważ zmarł on za młodu. Jan, król Franków, odzyskane księstwo Burgundii oddał swojemu młodszemu synowi, Filipowi. Ten opuszczoną wdowę, pannę młodą Filipa młodszego, zbyt młodego księcia, poślubił nietkniętą. Dlatego też przyłączył Burgundię do komitatu Flandrii, Artezji, Bolonii, albowiem owe dziedziny były samorzutnie przychodzącym do Filipa tytułem posagu przez jedyną córkę Ludwika, Komesa Flandrii.
Filip o przydomku Śmiały, syn króla Francji, książę Burgundii, który jako pierwszy zebrał tyle dziedzin, otrzymał od żony córki Komesa Flandrii, trzech synów i tyleż córek Jana, ojca Filipa, którego dla szlachetności zwano dobrym, sięgającego aż do naszego wieku, Antoniego, księcia Brabancji i Limburga, Filipa, księcia Niwerni. Wszystkie te dziedziny spłynęły częścią do Jana, częścią do Filipa, jego syna. Także ze wszystkich książąt najbardziej utytułowanym stał się Filip. Ten zostawił po sobie syna Karola, księcia Burgundii, z naszych czasów niezwyciężonego. Ten również wysiłkiem i staraniem przodków oraz sławą wojenną dotrwał do naszych czasów. Uznałem za warte zatrzymać się trochę przy tych sprawach, które bliżej dotykają naszego wieku, ponieważ cieszą się znakomitą pamięcią i niemałą wagą dla naszych czasów. Jan, książę Burgundii, kiedy król Francji Karol VI zmagał się z niedomaganiem cielesnym i z szaleństwem, nie sądził, żeby miała mu przypaść w udziale władza rządzenia królestwem. Ponieważ miał dziadka z linii ojca, królem Francji, sprzeciwił się Ludwik, wódz Aureliana, mąż prezentujący się wyjątkowo pod względem wojskowym i roztropności, bowiem w tym samym stopniu oczekiwał korony. Zatem rodzi się pomiędzy wspomnianymi książętami najcięższe współzawodnictwo, jakie zwykle się zdarza w przypadku współudziału w panowaniu i rywalizacji. Poróżnieni, każdy rządził na swoją stronę i gdy wrzała wojna angielska, niejednomyślnie prowadzili wojnę jeden i drugi. Król dla pogodzenia wzywa wodzów do siebie do Paryża. Przybyli. Ale książę Ludwik, gdy wieczorem wracał do domu od królowej rodzicielki, którą był odwiedził, podczas tej podróży zostaje zabity. Najpierw ucięto mu prawą rękę, którą się osłaniał przed ciosem. Wszyscy obecni książęta, wzburzeni takim morderstwem męża, nakazują poszukiwania za okrutnymi mordercami. Wykryto, że udali się na dwór burgundzki i kiedy na naradzie rozważano sprawę w obecności Jana, księcia Burgundii, zauważono, że zbladł. Gdy przyjaciele ukradkiem zwrócili mu uwagę, że wygląda tak, jakby był świadomy zbrodni, z tego powodu pod pozorem zdrowia wychodzi z rady. Dosiadłszy najszybszego konia, nie wcześniej powściągnął bieg, niż dotarł do swojego miasta, Atrebatum. Już dla wszystkich stało się jasne, że Burgund jest sprawcą morderstwa. Nakazał więc rozpowszechniać oskarżenia i głosić w Paryżu o przestępstwie Ludwika, o wiarołomstwie wobec króla, o wielokrotnym nierządzie. Rzecz przeszła w otwartą wojnę. Toczy się kilka lekkich bitew. Burgund trzyma z Anglikami, ponieważ wyglądało na to, że cały dwór Francji jest mu przeciwny. Królestwo jest rozdzierane między strony. Rozdział 13. Delfin, tak bowiem nazywają pierworodnego syna królewskiego, udaje umorzenie sprawy mordu. Otwarcie dąży do pogodzenia się z Burgundem, ponieważ ów czas nie był odpowiedni na niezgodę z powodu Anglików. Podsyła kogoś, kto by poradził księciu Janowi rozmowę z Delfinem o tym, co należy czynić. Że Delfin nie żywi żadnego gniewu, że jest wrogi stronie Aureliana, że chce pozyskać przychylność Burgunda. Tego to rodzaju słowami sprawiają, że Jan okazuje zaufanie Delfinowi, najbardziej przekonany słowami kogoś, komu najbardziej ufał. Gród i zamek nazywa się Monstreoli, w którym postanowiono odbyć konwent książąt, ażeby na nowo doszło do pogodzenia pomiędzy Delfinem i Janem. Pojawia się książę z niemałym oddziałem swoich. Miał naprzeciw siebie człowieka bardzo przyjaznego z rady Delfina. Jednak Jan wysyłał uprzednio do grodu swoich, żeby zaczęli podchwytywać plotki i podsłuchali, co się dzieje. Owi wyczuli, że nie wszystko jest spokojne, że jest urządzana zasadzka, zatem stają przed swoim księciem i zachęcają go, żeby uważał na siebie. Obawiają się niedobrych skutków, kryje się tam jakaś zasadzka. Książę poruszony ustąpił. Wówczas ten, co wyszedł naprzeciw, jako przyjaciel: nie martw się, zaufaj, że wszystko jest bezpieczne, miej wzgląd na mnie. Na to odpowiada mu książę: ja tobie, powiada, prawie że ufam, lecz ty bacz, komu ufasz, byś przypadkiem nie został oszukany wraz ze mną. Wówczas ów. Próżna obawa i lęk, stawiam w zastaw swoje życie za twoje bezpieczeństwo. Książę uwierzył i z idącym przed nim idzie naprzód, wół na ofiarę. Przechodzą na zamek, przez most,
z obu stron opuszczony. Ledwo weszli, widać most z obu boków podniesiony. Wypadało, że jeden i drugi był dziesiątym na radzie. Pozostałej mnogości książąt rozkazał pozostawać w grodzie. Trzyma się boku księcia ten, co wyszedł mu naprzeciw. Gdy przybyli przez oblicze delfina, książę zgodnie z obyczajem szczepowym skłaniał się przed młodzieńcem królewskim, zwinięty prawie do kolan. Gdy próbuje się podnieść, ten, co stał najbliżej, płata wielką raną głowę podnoszącego się. Podbiegli jacyś z jego ludzi. Gdy zobaczył, że miecz jest wyciągany, również zabił zdrajcę nastającego na swego pana. W ten sposób zginął, pogwałciwszy wierność ten, który przed sobą doprowadził do śmierci Aureliana. Wieść niesie, że ludzie książęcy ledwo się wyślizgują. Kilku zabitych, niektórzy też pojmani.